Kultura. A dzisiejsza Pełna Kultura w pełni poświęcona młodym chłopakom z kapeli Progres. Grają od niedawna. Pochodzą z Chorzowa i Świętochłowic, a bawią się skocznymi rytmami. Sekcja dęta dudni elegancko, a całość wypada dość sprawnie. Miałem przyjemność spotkać chłopaków w Rudzie Śląskiej i troszkę z nimi pogadać. Oczko i Kuba opowiadali o pomyśle na kapelę, o nagrywaniu pierwszego albumu Bubzaga oraz o pierwszym sukcesie, czyli koncercie w katowickim Spotku u boku Blenders. Dość niesamowity to musiał być występ, ale więcej o tym sami muzycy. Jesteśmy samozwańczymi prekursorami nowego gatunku muzycznego, który nazwaliśmy dumnie beatpunk. Kawałek Bumzaga to jest utwór i kolorki. To są kawałki, w których pojawiają się elementy beatboxu. Nie słyszałem, żeby w innych kapelach w muzyce punkowej pojawiał się beatbox. Tutaj akurat się pojawia, taka koncepcja była. Cała koncepcja kapeli zrodziła się dobre 5 lat temu i na początku były to próby garażowego grania, nie wiem, pop-rocka można to nazwać. Aż wreszcie jeden z nas, może nie poszedł po rozum do głowy, bo to od dziecka chodziło w jego serduchu i to właśnie oczko zaraził nas tym klimatem. No, pierwsze pomysły były nagranie California Punk'a, ale jednak poszliśmy w trochę innym kierunku. Zawsze gra się generalnie, znaczy może nie zawsze, ale raczej stara się grać styl, którego się słuchało jakiś tam dłuższy okres czasu. A ze względu na to, że de facto ja tworzyłem, ja składałem tą kapelę do kupy, no a że się wychowałem na od Led Zeppelin przez Offspring, Green Day, Behemoth i tak dalej, no coś z tego trzeba było wybrać. Akurat padło na bardziej takie punkowe klimaty. Życie to pokera gra, karty rozdane są, karty już w ręku masz. Jeden życiowy błąd i będziesz musiał przygnąć pas. To jest pierwsza oficjalna płyta. Wcześniej przygotowaliśmy materiał, który nazwany był Bez Cenzury. Jest on do ściągnięcia na internecie, bo wyszliśmy z założenia, że wkładamy go do internetu, ludzie go ściągają, rozdajemy płytę na koncertach i po prostu lepiej, jak ludzie na koncertach znają nasze kawałki, niż po prostu przychodzą i podpierają ściany i czekają na to, co się wydarzy na scenie. W wydaniu pierwszego oficjalnego wydawnictwa bardzo i to bardzo pomógł nam Wojtek Wojda z Farmenere. On też się gościnnie udzielił na tej płycie w utworze Sam na Sam. Za to jesteśmy mu wdzięczni, no bo prawdopodobnie jeszcze byśmy się trochę szamotali z tym, żeby ktoś to w końcu wytłoczył. To był koncert jedyny w swoim rodzaju, jeżeli chodzi ogólnie o historię koncertu w Spotku. Jeżeli ktoś kiedyś był na koncercie w Spotku, to niech pokaże mi jakiś inny koncert plus naszego, na którym było 17 osób. Ach, 5. Na naszym koncercie byli nasi znajomi. Generalnie wyglądała sprawa tak, skończył się maraton, uczestnicy dostali nagrody. W większości to było sporo takich właśnie starszych osób, dla których nazwa Blenders była nazwą niewiele mówiącą. No i praktycznie my zagraliśmy koncert dla Blendersów, Blendersi zagrali koncert dla nas, napiliśmy się razem piwa, pogadaliśmy i fajna impreza była, ale możemy powiedzieć, że mamy koncert w Spotku na koncie. Czyli jak słychać, można zagrać w Spotku nawet jak się debiutuje. Zespół Progres powróci na scenę Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia najprawdopodobniej już jesienią. A Pełna Kultura już jutro o stałej porze. Adam Złotorowicz, zapraszam serdecznie.